craft. Secure it. We've locked down the crash site. Crash site. Cześć wszystkim, słuchajcie. Dało mi się ostatnimi czasy dopaść wersję beta Crysisa trójki, czyli wersję alfa tak naprawdę. Wersję alfa gameplayu. Mam nadzieję, że uda mi się zaprezentować ją dla was możliwie najlepiej. Jak widać, sama gra no, wygląda znakomicie. Crysis po raz kolejny pokazuje tutaj, podwyższa półeczkę dość znacznie. Efekty całkiem niezłe, mimo że to nie są najwyższe możliwe parametry ustawione. To jest na medium. Lata to w okolicy 25 klatek na sekundę, także no... jakoś... specjalnie najwięcej to nie jest, aczkolwiek no już pozwala na jakąś płynną zabawę, żeby tutaj strzelać sobie. A masz! Patrzcie go diabła! Wow, run! Forest! Ale nie uciekłem. Dobra, przyznam się szczerze, to jest mój drugi mecz. Drugi mecz w Crysisa, więc mogę trochę lamić. Powoli dopiero ogarniam to, co się tutaj dzieje na mapie. Także nie śmiejcie się ze mnie. Mocno, dobra. Pozwolimy się przyjrzeć temu, jak to wygląda. No, wygląda bardzo ładnie. Battle area. No, efekty wody też, czego sobie, no trzeba przyznać. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że udało mi się załapać na tą alfę Crysisa, bo no, będzie to tak naprawdę żywe porównanie tego... O, mam cię. Jak to wyglądało na kompy w wersji alfa nawet, w porównaniu do tego, jak to wygląda na konsoli. O, zaraz ich ściągnie pewnie. Ale nie udało mi się. Myślałem, że mnie złapie. Nie ma tak łatwo. Będzie porównanie tego, jak wygląda to teraz w trakcie alfy i jak to będzie wyglądało na PC-tach w stosunku do tego, jak to będzie wyglądało na konsolach. Masz. Słaby jestem, fakt. To trzeba przyznać, powiedzieć sobie szczerze. Wymiataczem to ja nie jestem. Przynajmniej na razie. Mamy jedno z najniższych ranków na mapie. Sprawdzimy, będzie w drużynie, tak się nas tutaj nie ściągnął. Hałwa, czwarty. No są niby. Są, tak. Są słabsi. No są, no, aczkolwiek. Nie tacy sami misjusze jak ja. Tak, jakiś. Także no przekrojówka narodowa jest tutaj dość znaczna. Musimy trochę odstać chwilę, dobra. Jest, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Stój! Wow.
pan ma lepszą dziwerę. No nieźle, 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 chłopaki. Widać mocno, że to jest wersja alfa, taka wersja jeszcze nie dokończona, chociażby z tego powodu, że jak się włącza, respawnuje na mapie, często widzimy samą lufę i celownik optyczny, holograficzny, a natomiast cały korpus broni pokazuje się dopiero po chwili, no ale to są takie drobne rzeczy, które na pewno na tym etapie nie będę się czepiał. Sama gra, no tak jak mówiłem, no chodzi całkiem nieźle, myślałem, że będzie, że te wymagania będą na pewno znacznie większe. Aczkolwiek no jestem mile zaskoczony pod tym kątem, jeżeli chodzi o optymalizację gry. Zwróćcie uwagę na to, jak ona wygląda, tak? Jaki poziom prezentuje. A masz. Oj, dostałem w plecy. Teoria pleców po raz kolejny. A co? I'm getting reports of contact at the staircase. No to było nieźle, trzeba mu to przyznać. Nie lubię pochwalać moich sprawców, ale to było niezłe. Myślę, że ten multiplayer będzie tutaj, no, wyznaczy pewne standardy. Podniesie znowu poprzeczkę, tak jak zrobił to Crysis 2, jeżeli chodzi o single playera. Bo niestety multiplayer Crysis 2, przynajmniej na konsoli, jakoś tak specjalnie mi nie podszedł. Pograłem chwilę, ale... No, ale nie była to gra, w której straciłbym gdzieś tam turbo godziny. Zapowiada się to wszystko naprawdę bardzo ciekawie i... Ładnie mi tak znikać spod lufy! No jak to? No przystoi! No aż do rani. No ta trójeczka tutaj... Crysis. Ła! Wygląda i zapowiada się bardzo ciekawie, także kto wie ile nocek tutaj... Spędzę napierdzielając właśnie Crysis na trójkę. Ostatni na mapie. No cóż. Oj, oj.